Właśnie przez wybite okno weszliśmy do piwnicy budynku administracyjnego WSK PZL Mielec. Weszliśmy jako jedni z pierwszych, na pewno nie pierwsi, gdyż jeszcze kilkanaście dni temu te okna były dość solidnie zabezpieczone. Znajdujemy się w piwnicach budynku administracyjnego dawnego WSK. Budynek sam z siebie pochodzi z drugiej połowy lat 30. XX wieku, jednak obecnego kształtu, który będziemy oglądać, nabrał w latach 70. byłego stulecia. I właśnie w tym miejscu, no może niekoniecznie akurat w tej piwnicy, mieścił się główny zarząd wielkich zakładów lotniczych w Mielcu. Tu urzędowali konstruktorzy samolotów, główni planiści, cała administracja, dyrekcja. Tu odbywały się też posiedzenia zarządu wielkiej fabryki samolotów do 2003 roku, kiedy to budynek przestał funkcjonować. Sam zakład funkcjonował pięknie do początku lat 90. XX wieku. Produkcja samolotów szła głównie na wschód, prawda, do naszego wielkiego brata i wielkiego przyjaciela Związku Radzieckiego. Gdy w 89 roku upadł komunizm, upadały również powoli zakłady lotnicze w Mielcu. I ten budynek administracyjny również powoli zaczął umierać. Wchodzimy do jednej z łazienek w piwnicy. Z tej muszli raczej nikt nie będzie już korzystał. Drugiej nie ma już w ogóle. I tak od połowy lat 90. budynek podległ prywatyzacji, przejmowały go różne firmy, które miały w nim swoje biura. Dzisiaj wygląda mniej więcej w ten sposób. Gdyż firmy miały w nim swoje biura, ale nikt raczej nie pomyślał o remoncie samego obiektu. Wszyscy przerzucali odpowiedzialność jeden na drugiego. I tak wreszcie od 2003 roku budynek pozostał opuszczony, gdyż nie nadawał się już do użytkowania. Same piwnice. Gdy byłem tu pierwszy raz, wielkie wrażenie wywarły na mnie właśnie ta farba, która łuszczy się z płytek. I muszle klozetowe. Te rury wyglądają całkiem solidnie. Coś w nich szumi jeszcze. Chociaż wskaźniki ciśnienia mierza dawno zatrzymały się. Wygląda na to, jakby coś tutaj szumiało. Idziemy dalej.
To będą wejście na górę. Tam pójdziemy za chwilkę. Powiedzieć, tu mogło być bowiem wszystko, począwszy od pomieszczeń magazynowych. O, tutaj mamy wspaniały silnik do dromadera, 50 lat tradycji, WSK Kalisz, jeden z największych producentów silników. Bardzo ładna jest ta gaśnica, chyba nie gaśnica, ale jakby taki pojemnik na gaśnicę, no, koc pożarniczy z włókna szklanego, chyba się rozsypał ze starości, tak, pozostałości koca. Zła ostrość, dobra. Zobaczymy, co jest za zakrętem korytarza. Tak, mamy wejście do bloku E. Na górę możemy z nich skorzystać w sumie. Nasi tu byli. O, kolejne wejście otwarte, których nie było. Ktoś tutaj pomógł bardzo. W razie pożaru wcisnąć przycisk, zbić szybkę. Szybka zbita, ktoś na zewnątrz, aczkolwiek. Alarm też nie działa. Schody na górę. Jak zawsze w takich miejscach trzeba patrzeć pod nogi. Już nie wiadomo, w co wdepniemy. Jest. O, trochę sprzętu tu leży. Lepsza drukarka niż ja mam w domu, więc może bym sobie ją wziął. Przerobka. Dobry sprzęt. No. Dopóki.
szybki chodzi. No. Tak więc jesteśmy w pomieszczeniach przesiąkniętych 80-letnią historią mieleckiego lotnictwa. To tutaj zapadały decyzje o produkcji takich samolotów jak AN-2, M-28, czy Dromader, Iskierka, ale także i MiG-17. Dzisiaj mocno to wszystko zapomniane. Myślę, że pozostawimy Was sam na sam z tymi kadrami, z tą historią.
to lubię. Tabliczka to trochę rychło w czas.